to nie lubię mówić, zawsze się denerwuję, jak to może Nie, da. na luzie, wiesz. Cześć, siemanko, z tej strony Dawid i witajcie z powrotem u mnie na kanale. Jak widzicie, dzisiaj mamy panią, ciekawą osobowość, panią reprezentantkę Polski i zawodniczkę górnika Łęczna, dobrze powiedziałem? Dokładnie, bardzo dobrze. Przedstaw się i powiedz nam troszeczkę coś o sobie, jakby ktoś nie Cześć, wiedział jestem oczywiście. Ewelina Kamczyk, gram w Górniku Łęczna, jak już wspominałeś, w reprezentacji Polski seniorek, no i co, i dzisiaj mam zamiar skopać dupę widowi. Trzymajcie za to, oczywiście za to sub, like, komentarz. Jeżeli będziecie chcieli kolejny odcinek, żeby tutaj Ewelina skoczyła do nas, pamiętajcie o tym. My się idziemy za rozgrzewkę i zaraz wam wytłumaczę więcej, czym się będziemy rywalizowali. Także tak jak wam już wspominałem, my jesteśmy już po rozgrzewce i pierwszą taką typową, rozgrzewkową powiedzmy, konkurencją będą rzuty karne. Sprawdzimy właśnie, jak Ewelina sprawdza się w rzutach karnych. Jakiś zakładzik, coś? O co chcesz? Słyszałem, że często zakłada się o obiady. Tak, o obiady. Właśnie Dobra. ostatnio przegrałam. Dobra, jest. Pozdrawiam serdecznie trenera, z którym przegrałam obiad. Także widzicie, jest o coś, jest fajna stawka do grania. Dobra, jest deal, jest deal, jest Dobra, deal, ile, ile, że ile musisz wybronić? No to gramy chyba tak, że muszę wybronić, tak? Że ty musisz strzelić więcej niż pół, a ja muszę obronić więcej niż pół, dobra, tak? Okay, Dobra, powiem, dobra. Okay. Czyli strzelamy 5, w tym momencie Ewelina strzela 5 karnych, czyli ja muszę wyciągnąć najwyżej 3, ale ogólnie sprawdzimy się właśnie. Dobra, do powodzenia. Powodzonka. Łatwiej teraz. No nie. Pewniak, pewniak! Gdzie on się kładzie? Gdzie? Takiego pewniaka na początek. Jeszcze jeden i wygrywam! Jest! 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 Dobra, dam ci fory. Taka pokoleżeńsko? Tak, ale teraz już nie masz. Jest coś na to? Myślę. Obiad! Obiad! Ale jeszcze jednego się tam. Tak, jeszcze jednego. Tym obiadem mi się udało, ale w następnej konkurencji się odkuje. Jeszcze nie jeden. Nie ma możliwości. Gotowy? Myślę. Źle jestem. Które boisko? Które boisko? Nie, nie wypakuj! Nie wypakuj! Nie, to stoi do końca, stoi, stoi. Stara zasada, wiesz, że no, nie zostałem kilka w dłoniach, także nie wysadzam. Dobra, ale coś czułem tą ostatnią. Czułeś, nie? To czułem, była ostatnia, mogę czułem, już taka wcześniej. Pewność była. Tak, już taka pewność, też wygrałam. Wcineczka, jest, ale dobra, dobra. A my idziemy do następnej konkurencji. Ewelina, z racji tego, że jest ofensywna, to slalom i wyjście w sam na sam to raczej chyba prościzna. Mam taką nadzieję, trochę ci tutaj dałam fory, a i tak ich nie wygrałeś konkurencji, więc tutaj już nie ma. No wiesz, to już karne to jeszcze taka, wiesz, typowa niby loteria, ale to... teraz, teraz się sprawdzimy, czy ja jestem piłkarką, a czy ty jesteś bramkarzem, czy bramkorzem. Bramkorzem. Jedziemy z tematem. Dobrze, żeby dobrze przeszło. Żeby była chociaż jedna. Ale prawie, prawie, prawie. Nie! Ja się zwiedziłam, a ty tu przysiadł mi nie będę i pracujesz. A jak? O sombrero, nie! Oj, 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 oj! Kur!
za dużo razy zostałem tak zdewaszczony, jeżeli chodzi o to. No, mamy remisik 2-2. Mamy remisik 2-2. Ale przyznaję, też znowu, żebym się nie spodziewał. Nie spodziewałeś się teraz? Nie. Jestem i to tak, czekam. Najważniejsze. O nie! Trzy! 3-2! Tego też się nie spodziewałeś! Nigdy w życiu! Kolejny wynik 3-2. No taki piłkarski bym powiedział, że teraz. Piłkarski pojedynek to był, no. No, że to był już taki... Mianuję cię bramkarzem. Dziękuję bardzo, tak, nie wiem, tak, czy niby czyste rękawice, tak, może być też taka. Może być też taka. Kolejna konkurencja, którą będą dystans. Tutaj są wyznaczone przez pachołki, po prostu jest słabo linia zaznaczona, żeby Ewelina po prostu widziała, skąd ma uderzać. Ale na pewno za 16? Na pewno za 16 oczywiście. Wypuszczonej, jak rzut wolny, dla ciebie to jest dowolność. Oko będzie? Będzie. Git. Dobra, to jest grzechowa. Na dzień dobry, tak nie lubię. Środek mam mocny. O tym mówię! Tak! Tak, to wszystko broni! Jakoś w innych odcinkach nie spyt! Lachu pewnie potwierdzi. Wczoraj tak było. Nie, to jest niemożliwe. A, boczna siatka. Boczna. Gotowy? Nie. Znaczy nie gotowy. Tak miało być. Widzieliście zresztą, jaki tutaj właśnie był wysoki poziom. Ja osobiście, jeżeli chodzi o ten mój czwartoligowy, to tutaj właśnie jeszcze widzicie, jaka właśnie koszulka jeszcze poleciała reprezentacji Polski. Także tutaj poziom naprawdę wzrósł. Także teraz cieszy, myślę, że... Może... Sprawdzimy się odwrotnie? Tak, myślę, że to byłby dobry pomysł. Dobra, miałaś kiedyś jakąś styczność na bramce? Kiedyś w Koninie, jak grałam, to chciałam pobronić, bo skończyłam się i ja tutaj padłem i trener. No, znam to skądś, znam to. Trener mi nas skapiał, a tak tak, tak. Uczę się. Nóbki, rękawice. Także myślę, wiesz, takie jeszcze nie zużyte, klej, wszystko będzie. Dobra. Ja oddaję twoje ręce. Ja zakładam. I... Zobaczcie, czy mi pasuje. Tak, nie za duże? Będzie nie, okay. Jest git. Nic nie strzeli. Nie, no, serio, to jest jednak od. Takie do rączek. Takie ziemniaczki. Jest, dobra. Jest to pojęcie faktycznie. Jest, dobra. Ale się rzucam, co? Powiem ci, że nie masz bariery, bo niektórzy mają barierę. Co, jedziemy? Jedziemy. Dwa ci łapie na pięć. Koleżeńskie czy już takie? Nie no, walka. Mecz. Łatwo? Tak? Yeah!
tak psychicznie, że wychodzi. Dawaj, jedziemy. Podawam. Ale jedziemy, jedziemy. Uwaga, walew krótki. Nie, poszłam ciemno w domu. To był ten, wiesz, low look, no lookiem cię wysłałem. Ale po koleżeńsku powiedziałem, że w krótki. No bo za nisko! Ale ej, czasem też się trzeba bronić, niby idziesz, ale... Instynktowna, no. Na przepory koszecie. Ja cię pierdylę! To było dobre chyba. Kur, ja... Ja wam powiem, że tym miłym akcentem możemy skończyć tą konkurencję. Jest potencjał. Jest, ja nie? Cię pierdynę, powiem ci. Jak Kasia kiedyś weźmie, wypada. Słuchaj, to ja mogę iść, nie? Nie ma zmian. Czerwona kartka. To wtedy bierzesz, wiesz, kurde. Dobra, ja bym się rzucała, ale to było dobre. To było wzór, słuchaj, takie prima sort. Ja również dziękuję. Także tak jak widzieliście, to było właśnie parę konkurencji, które właśnie sobie przygotowaliśmy razem. Powiedz mi, czy dobrze się bawiłaś? Ogólnie właśnie dziękuję. Dziękuję, to koniecznie. Dziękuję za zaproszenie. Świetnie się bawiłam. Przyjdźcie, to jest wasza robota, żeby właśnie to zrobić tutaj. Zostawcie łapki i będzie rewanż. Ale myślę, że fajnie się pobawiliśmy. Dobra, to na pewno powiedz mi tak, jak się ty czułaś na bramce? Bo to było na pewno takim największym chyba zaskoczeniem tego odcinka. Jak się czułaś? Powiem ci, że bardzo dobrze. Okej. Uwielbiam się rzucać w ten luk. Ja lubię w prawy, więc wiesz, dlatego ci tam wyciągnę. Ale nie, nie, fajnie, fajnie wrócisz sobie czasem tak i po prostu wrócić w bramce. Czy tam czasem na Orliku, czy gdzieś tam kiedyś, jak byłam mała, to też wiadomo, że się broniło. Zawsze chciałam bronić, w sensie... Nie chciałam nigdy jako bramkarz, ale zawsze chciałam gdzieś tam grać sobie popróbować z chłopakami, popróbować sobie coś tam pobronić. Z tym powiem ci, że naprawdę szacun. A powiedz mi tylko takie jedno takie właśnie pytanie z perspektywy bramkarza. Hmm? Czy jest to ciężkie z twojej perspektywy? Na pewno. Jaką masz opinię taką na temat tego bramkarstwa? Jest ciężkie, tutaj jak rozmawialiśmy, nie wiem czy było słychać. Na pewno jest lepiej bramkarzowi, jak ta piłka jest w ruchu, bo gdzieś tam koło sobie dostosowuje swoją pozycję do piłki. Wydaje mi się, że ciężej jest jak strzelasz wolny, nie? No bo później tak naprawdę najgorzej jest jak strzelasz wolnego ze środka, bo nie wiesz w którą stronę i jest ci ciężko gdzieś wyczuć to wszystko. Ale szanuję i podziwiam, nie? Okej, dobra, tak, to musiałem, wiesz, z perspektywy bramkarza się zapytać. Tak. A powiedz mi jeszcze o resztę konkurencji, czy miałbym szansę na przykład gdzieś tam konkurować, gdzie byś mnie na przykład postawiła jeszcze, że gdzieś tam mógłbym liznąć czegoś, czy dużo mi na przykład brakuje do poziomu takiego twoich na przykład tam koleżanek właśnie z waszej ligi, czy to na przykład z Repki? Nie no, wydaje mi się, no jak tak... Nie, bo oczywiście mówimy o racjonalnej opinii. No racjonalnej, jak... tylko racjonalna opinia. Nie no, kurczę, nawet jak strzeliłam tutaj, to był mocny strzał i gdzieś to szło tutaj w okno, wyjąłeś. Zdziwiłam lekko, bo kurczę, jakoś ulacha tego nie bronisz, a u mnie widzisz. Nie no, ale bardzo pozytywnie i na pewno masz wielkie pojęcie o tym i trzymam kciuki, żeby było jak naj... Lepiej, nie? Jak najwyżej, tak. Żebyśmy się jeszcze mogli widzieć na przykład. No. Ja tylko muszę długie włosy zapuścić. Dokładnie, potem się wymienimy koszulkami tak. Ja trzymam kciuki i wierzę w to, że będę przychodzić na twoje mecze, wiesz już tak. Aha, tak wiem, to oficjalnie. Jeszcze raz dziękuję bardzo. Was zapraszam do subskrybowania właśnie do tego kanału, to zapraszam was do Eweliny właśnie na jej Instagrama i coś tam jeszcze dziś będzie potem, tylko... Będzie. Tylko to się jeszcze dowiecie soon. Dzięki jeszcze raz za oglądanie. Na razie. Hej.